bardzo sportowym, wręcz piłkarskim biegiem wbiegł na trybunę w sali kongresowej i do wszystkich kolejarzy mówił, że jego hasło, które wisi w tej chwili w gabinecie, kolej na kolej, głupcze. Cała sala kongresowa, wszyscy kolejarze panu ministrowi klaskali, bo myśleli, że w końcu jest minister, który prowadzi kolej na drogi rozwoju. Niestety nie przewidzieliśmy tego, że pan minister, ogłaszając hasło kolej na kolej, głupcze, miał całkowicie co innego na myśli. Bo on to mówił po tym, jak zamknęli polskie kopalnie, po tym, jak zamknęli polskie stocznie i potem ogłosił hasło kolej na kolej, głupcze. Tylko nie na rozwój, a na destrukcję i zamykanie polskiej kolei. Za zabranie pieniędzy z naszej obwodnicy drogowej my wam zapłacimy w najbliższych wyborach. Podobna sytuacja była w Lublinie. Co zrobił pan minister? A pan minister wrócił do Warszawy i powiedział, że tym nieudolnym kolejarzom trzeba zabrać pieniądze na infrastrukturę kolejową. Chcę powiedzieć tak, że można się wyśmiewać z kolejarzy, można szydzić i powodować, że z nas się śmieje przez te działania medialne rządu cała Europa. Tylko nie kolejarze są winni tego, że środki unijne są zaoszczędzone i niewykorzystane. Bo stan infrastruktury jest taki, jaki jest. Należy zapytać pana ministra, czy polska kolej na ziemiach polskich zaczęła jeździć wczoraj, czy może istnieje tu od 150 lat. I oddaję do obrad parlamentu ustawę o upadłości. Za chwilę 15 tysięcy ludzi razem z tą spółką przewozy regionalne wysadzą w kosmos, bo będziemy sobie budować spółki regionalne w poszczególnych województwach i doprowadzimy do sytuacji takiej, że dzisiaj pociąg przewozów regionalnych nie może się przebić przez